wypruto mnie z miłości i z uczuć, które były dla mnie bardzo ważne. No i mam o to. Ja mam bardzo dużo energii do pracy, świetnie śpię, bardzo dobrze też jem, co po mnie widać, ale naprawdę to jest bardzo szczęśliwy czas dla całej naszej rodziny. Usiadłem przy tym stole, przy tym swetrze, trzymam ten sweter w ręku i sobie myślę, to jest nienormalne, co ja robię? Jak sobie sweter powie, to nie jest normalne. Ale mówię, nie, no wezmę to. Dla mnie najtrudniejsze jest to, że ja z tymi ludźmi nie mogłam nawiązać takiego kontaktu, jaki zawsze nawiązuję, czyli nie mogłam się przytulić z dzieciakami, które wyciągały do mnie rączki i bardzo, bo to jest fajne, bo ci ludzie gdzieś tam traktują mnie jak kogoś z rodziny. Pierwsza oczywiście była taka świąteczna z mamą, ona była w Warszawie, była w takim wielkim domu, pamiętam. I bardzo się cieszyłam, że w ogóle miałam takie tutaj, jak widać, że miałam loki. Strasznie się z tego cieszyłam, byłam taka podjarana. Że dawałem mu otwory takie, jak ja bym trochę zaśpiewał, więc było to dla mnie i wyzwanie, ale też wielka radość, bo sprostał każdemu zadaniu, które zostało mu postawione. Moja mama troszkę się o mnie boi w tym całym świecie show biznesu i w ogóle, ale ja wiem sam, że jestem na tyle dojrzała, że niektórym rzeczom się po prostu nie da. Dostosowałam się do tego, co przynosi mi życie, więc nie mam takiego wrażenia, że wirus mi coś odebrał, coś mi skomplikował, tylko raczej skierował moją uwagę w inną stronę. Szczęśliwie mam grupę przyjaciół i rodziny, z którymi mogę rozmawiać na tematy prywatne i niezwykłą rozmawiać na tematy intymne z obcymi ludźmi, więc nie, w ogóle mi nie jest ciężko. Nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi. Tak się zaczynam oswajać, że mam już bliżej niż dalej. Heniek bardzo często o tym mówił. Był bardzo pogodnym człowiekiem i miał jakby taki od pewnego momentu taki duży dystans do przemijania. W końcu się udało po 2 latach. Nie wiem, czy to, że trwało to 2 lata, było spowodowane boreliozą. Tak jak właśnie powiedziałam, nie ma żadnych badań stwierdzonych ku temu. Myślę nad indywidualnym tokiem nauczania. Myślę, że to ułatwiłoby mi bardzo sprawę w tym roku, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jak byliśmy w podróży, była faza na liść marihuany, ewentualnie na człowieka ze sztangą, więc jest to dosyć płynna, estetyczna wizja. Jestem też bardzo blisko z mamą mojej córki i jej obecnym partnerem. Mhm. I będę chrzestnym ich drugiego dziecka.